Czas na laureatów. Wśród średnich firm najlepszy okazał się Zemat Technology Group. Ta nagroda przede wszystkim to jest bardzo duży prestiż, jeżeli chodzi o region łódzki, ponieważ firma jest firmą rodzinną. Czyli od 55 lat jesteśmy w Łodzi i zawsze była to firma prywatna, nawet w dawnych czasach byłego systemu. W związku z tym to, że dostaliśmy tego typu nagrodę, oznacza, że coś w tej Łodzi robimy dobrze. Jesteśmy firmą technologiczną, jesteśmy firmą nowoczesną. Staramy się produkować w Łodzi maszyny na cały świat. Jest to trudne, dlatego że cały czas płyniemy pod prąd tej technologii światowej. Tak? Bo jesteśmy postrzegani przez ten pryzmat właśnie polskiej firmy, która takie, a nie inne notowania, albo inaczej, polska technologia na świecie ma raczej słabe notowania, przynajmniej do tej pory miała. Czyli to, że na przykład dostajecie jakieś wyróżnienia, to poprawia wasz wizerunek zdecydowanie? Oczywiście, że poprawia wizerunek. Jakby przekłada się to bezpośrednio na to, że od razu po uzyskaniu tej nagrody puściliśmy informację naszych wszystkich klientów czy partnerów. Gratulowali nam, mówili, że jest to niesamowita rzecz, że właśnie polska firma dostaje tego typu prestiżowe wyróżnienie i może się tym chwalić po prostu dalej. Jakiego typu maszyny produkujecie? Do czego one są wykorzystywane? Generalnie rzecz biorąc, profil firmy był zbudowany wokół maszyn do produkcji opakowań. Natomiast w tej chwili zmienia nam się profil i bardziej robimy technologie, które pozwalają na zgrzewanie folii miękkich. Jesteśmy firmą bardzo niszową. 80% z tego, co robimy, jest produkowane pod specjalne zamówienie klienta. Są to maszyny, które mają zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu, natomiast nie są produkowane w dużych ilościach. Czyli każda maszyna jest w jakiś sposób modyfikowana, każda technologia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta. Robicie maszyny, ale to jest jakby tylko jedna gałąź waszej działalności. Niedawno zainwestowaliście też w drugą. Co to takiego? Cały czas szukamy alternatywnych metod tutaj, żeby było atrakcyjniej i nie tylko wyrób, ale też działalność firmy, więc prowadziliśmy działanie pod tytułem laboratorium wysokiej stopliwości, które ma za zadanie dokonywać pomiarów w wszystkich miejscach, w których ta częstotliwość jest emitowana. Chodzi szczególnie o bezpieczeństwo ludzi, czyli o to, czy ten poziom promieniowania jest bezpieczny dla człowieka. A takich maszyn dookoła nas jest w różnych przemysłach wiele. Wiele, bo to nie tylko nasze urządzenia, ale to są wszystkie nadajniki, chociażby telewizyjne, tak? Sieci komórkowe. Sama komórka promieniuje, więc wiesz, pomiar tych elementów dotyczących nas osobiście, tak? Bo jeśli to gdzieś tam przejeżdżamy, widzieć antenę, to przejeżdżamy i to koniec. Natomiast mikrofalówka już promieniuje, także moja teściowa też boi się o telewizor za swojego wnuczka, więc jest to jak naprawdę wielki problem codziennego naszego życia. Firma działa w niełatwej branży, zatrudnia ponad 60 osób. Z maszyn zbudowanych w tej łódzkiej hali korzysta m.in. Teatr Bolszoi.